Hej, witajcie w niedzielę. W każdym razie u mnie jest niedziela. U was zapewne nie jest niedziela, ale chciałam was przywitać teraz, jeszcze zanim pofarbuję włosy, bo chcę sobie iść farbować włosy, ale nie farbą, tylko kupiłam sobie taki szampon do 24 myć bez amoniaku, bo ja już to od dawna stosuję. Ja już od dawna nie farbuję farbą. I dlatego właśnie się zastanawiałam, czy iść do fryzjera, ale fryzjer to mi będzie chciał pofarbować farbą. Także ewentualnie pójdę tam za jakiś czas, może podciąć trochę. Może jakoś tak odświeżyć strzyżenie, ale pofarbować sobie stwierdziłam, że sama pofarbuję. I będzie to taki szampon bez amoniaku, taka koloryzacja pielęgnacyjna bez amoniaku. To co ostatnio, tym też ostatnio farbowałam, taki sam kolor miałam. Tak się zastanawiałam, bo mam od was sygnały, że mam iść w rudości, tak jak mam na miniaturce parę lat wcześniej. No kilka lat wcześniej tak miałam, byłam rudowłosa, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie jest ten czas. Być może następnym razem, bo żeby teraz wejść w rudy, to znowuż bym musiała farbować farbą, bo szampon by mi tego nie pokrył. A jeszcze na końcówkach mam resztki farby, takiej ciemnobrązowej. Ja nie wiem, czy to tutaj widać, ale widzicie, tutaj ja jestem taka trochę jakby prześwity mam rudości, a to dlatego, że ja wcześniej farbowałam rudą farbą, taką po prostu no, rudą farbą, później przeszłam na ciemniejsze, na brązy. No i ten rudy gdzieś tak, ponieważ farbuję szamponem od jakiegoś czasu, to ten rudy gdzieś tam później po zmywaniu prześwituje. Więc one są tutaj jeszcze takie, wiecie, rudawe, a na dole to już jest typowy brąz. Więc idę, ale nie w ciemny brąz, tak jak miałam przed ostatnio, tylko to co miałam ostatnio, taki troszeczkę jaśniejszy. Więc co, zaraz idę farbować. No i myślę, że tak nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca będę miała spokój, tylko może wybiorę się na... Chociaż ja nie mam jakoś specjalnie, nie mam w ogóle zniszczonych tak końcówek, ale może bym jakoś odświeżyła, chociaż tak troszeczkę, wiecie. Tylko, że jak się pójdzie do fryzjera, to... To nie jest tak, że tylko się powie tylko tyle, bo wiecie, to trzeba mieć mega kontrolę, nie? No. I nic. Idę farbować i pokażę się wam później. A najgorsze jest to, że nie lubię, bo przed farbowaniem trzeba... nie można mieć żadnych odżywek ani nic. I właśnie nie lubię, że one są takie szorstkie bez odżywki. I już nie mogę się doczekać, jak nałożę tą odżywkę, bo to jest najlepsza taka maska odżywcza. Uwielbiam tą farbę kupować, ten szampon, dlatego, że ona ma najlepszą tą taką odżywkę i ona mi wtedy jeszcze bardzo, bardzo długo wystarcza. Już długo, długo po farbowaniu, bo jej naprawdę bardzo malutko wystarczy brać i rewelacja, włosy są zupełnie inna bajka, że tak powiem. No, także widzimy się po tym zabiegu. Hej! No i jestem. Słuchajcie, farbowałam te włosy. Zaraz wychodzimy. Trochę makijaż zrobiłam. Zaraz wychodzimy do galerii sobie pochodzić. Popatrzeć. Ja chcę popatrzeć za butami, bo te, które mam z René, co ja w tamtym roku kupiłam, one są takie zamszowe, wiecie? Takie te czarne z takimi no, srebrnymi końcówkami. Zresztą zaraz wam pokażę. Jestem. Zobaczcie, chodzi mi o te. One mają takie jakby wężowate te tyły. I one są fajne, naprawdę są wygodne i świetne, tylko że to jest zamsz. I jak jest mokro, jak pada deszcz, to mam taki problem, że troszeczkę tutaj, jak wiecie, wejdę w kałużę czy coś,
to się zmoczą, a ja nie chcę ich zniszczyć i wiem, że jeśli ja będę je często narażała na wodę, to mi się szybko zniszczą, także nie chcę tego robić, bo są naprawdę fajne, tylko że no nie na deszcz, więc chcę sobie kupić takie jakieś no nie zamszowe w każdym razie, nie wiem jeszcze jakie, nie mam pomysłu, bo przeważnie tak jest, że jak ja chcę konkretnie jakieś kupić, to nic z tego wtedy nie wychodzi, także nie nastawiam się. Chcę tylko, żeby nie były po prostu zamszowe, też chcę, żeby były wygodne i no i po prostu muszę się wybrać do sklepu, a że wczoraj niestety już wyjechaliśmy na tyle późno, że wszystkie takie sklepy już praktycznie no się prawie zamykały, musiałabym bardzo się spieszyć, a wiecie, no z wyborem butów to nie jest taka łatwa sprawa, więc nie chcę się za bardzo spieszyć, no i co? I widzimy się później. Także pa, pa. Jak zmienia się wystawa? Prowansalska wystawa. Tu poduszeczka już do spania. Thank you.
buciki kupione. Mysza trzyma tutaj na tym. A tutaj jeszcze trzeba było, wiadomo, się pocieszyć, że jak buty kupione, trzeba było, trzeba coś słodkiego. Bo energię straciłam. Trzeba się pocieszyć jakoś. No. Ja mam bitą śmietanę i galaretkę. Sernik na zimę. A mysza ma, widzicie, same owoce i ciasto. No. Także, no, na razie. Przed wyjściem jeszcze przygotowałam obiadek na jutro, a będzie to papryka. Faszerowana ciągle ostatnio u nas papryka, ale powiem Wam, że tak sobie wymyśliłam właśnie, że ją przekroję tak na pół. I mam tutaj, ugotowałam kaszę jaglaną, kiełbaskę wędzoną, bez niczego, bez smażenia, i tylko przesmażoną leciutko cebulę. To wszystko przyprawiłam, wymieszałam, dałam do papryki, na to położyłam ser feta, plasterek pomidora i to jeszcze będę wszystko tak przykładać tym, takim dosyć grubym plastrem sera, i do piekarnika, i będzie obiadek na jutro. A że ostatnio Artur nawet bardzo polubił taką paprykę, to mam nadzieję, że ta też mu będzie smakowała. No. Jak jest tłusto, to tak. No, jest kiełbaska, a on tak najbardziej nie lubi, jak nie ma nic mięsnego. No, a że jest, to mam nadzieję, że będzie mu smakowała. I zaraz Wam pokazuję buty, które kupiłam. No hej. Papryka już się piecze, a ja przechodzę do rzeczy ważnych. No. Nie, panie Arturze? Siema. Artur jakoś to wytrzymał, ale ciężko było, powiedz, nie? Długo. Oberka? Nie lubię korniszony. W każdym razie ciężko było. Od 17. Od 17 do 20. Już zamykali galerię. Jak zwykle, my zawsze jak idziemy, to już nie wiem, któryś raz się tak zdarza pod rząd, że już po prostu zamykają nam przed nosem. Ale jeszcze poszliśmy do Rossmana i tak naprawdę jeszcze parę rzeczy dokupiłam w Rossmanie, więc to nie jest tak, że te wszystkie 3 godziny w CCC. No jeszcze tam poszliśmy do Rizer, tam z 15 minut czy tam 20 spędziliśmy, no może pół godziny, więc no tak jakoś się zeszło. No dobra, to może pokażę Wam najpierw najpierw Wam pokażę buciki. Buciki z Lasockiego w CCC. W ogóle do Deichmanna ani do żadnych innych sklepów już nie wchodziłam, bo wiedziałam, że jeśli gdzieś jeszcze coś mi się spodoba, to będę miała problem. A w ogóle to jest straszny problem w CCC, jeśli chodzi o buty w rozmiarze 40. Panie, które mają rozmiar 40, muszą od razu jak się sezon zaczyna, muszą sobie przychodzić szybko, bo jest taki problem, że zawsze 40 przychodzi tylko jedna para z każdego modelu. Także jest naprawdę mega ciężko. I wtedy najwyżej, jak nie ma jakiejś 40, to trzeba jechać gdzieś do innego CCC. O, wtedy panie mówią, że na przykład jest tam czy tam. No i miałam takich kilka par, gdzie właśnie była taka sytuacja, że albo już tej 40 nie było, a 39 jest za ciasne, ale już wiedziałam mniej więcej, czy ten but będzie mi się podobał, czy nie. Albo była taka sytuacja, że prawy but był rozciapciany, rozchodzony już, no. Wiecie, ileś tam set osób już przymierzyło tego buta i lewy jest ok, lewy normalnie się trzyma na nodze, a prawy lata jakby, nie wiem. Także różne osoby to zakładają, jedne osoby mają węższą stopę, drugie mają szerszą stopę. No i tak to właśnie wygląda, że w sumie w dwóch parach było tak, że
Ten but był już po prostu prawie rozchodzony, a ja stwierdziłam, że nie będę jeździła po jakichś innych, jakiegoś innego dnia, po jakichś innych sklepach CCC, bo tak jak panie powiedziały, w każdym sklepie i tak jest jedna para, więc prawdopodobieństwo, że te buty, prawe buty nie będą rozchodzone, jest praktycznie minimalna. Więc stwierdziłam, że wybiorę takie buty, które jeśli nic nie będzie mi pasowało, to nie kupię nic na siłę, żeby tylko kupić. Kupię tylko takie, które są mi naprawdę wygodne. No i już praktycznie, wiecie, tak naprawdę po wielu, wielu parach przymierzonych już, bo nie chciałam płaskich, bo wiecie, te, co, które Wam pokazywałam przed wyjściem z René, ja je kupiłam przez internet w René. W ogóle też zakupiłam czarne traperki z futerkiem w środku, śliczne, zawsze takie chciałam, tylko że są mi, ja wzięłam rozmiar właśnie taki w sam raz, nie pamiętam, to były, bo tam się kupowało na wymiar wkładki wewnątrz i nie wiem, czy to było 39 czy 40, w każdym razie te, wiem, że wzięłam takie same jak tamte, ale nie wzięłam pod uwagę tego, że w traperkach jest futerko i one mi są przeciasne i są zupełnie nowe, w ogóle nie noszone, no bo tylko w domu przymierzyłam, są mi po prostu za ciasne i no i nie mam co z nimi zrobić tak naprawdę, bo z mojego otoczenia w ogóle nikt nie ma 39 ani 40 rozmiaru nogi, także to jest dla osób, które mają 39 tak naprawdę, nie 40, dla osób, które mają 39, więc no moja noga się nie mieści i tak wiecie, fajne są takie naprawdę, cieplutkie, całe czarne i takie są, do wszystkiego pasują i taka byłam szczęśliwa, jak je zobaczyłam, bo to była ostatnia para w ogóle. I jeszcze je dorwałam, potem jak już chciałam wymienić, to się okazało, że w ogóle już z tych par nie ma takich numerów dużych, są tylko tam 37 było i 38, więc no poddałam się, zostawiłam je, ale tak naprawdę leżą od tamtego roku w kartoniku jeszcze od René, takim różowym, no i nie mam co z nimi zrobić, bo nawet gdzieś w moim otoczeniu nie ma osoby o takim rozmiarze buta, więc zostawiłam sobie te. Te mi pasują, ale tak jak mówiłam, zamszowa, tutaj jest zamsz i po prostu one jak wejdzie się w wodę czy deszcz pada, po prostu no mokną, więc ja nie chcę ich rozkleić, nie chcę zniszczyć. No i tak, powiem Wam ile dałam, 129,99, czyli 230 zł dałam za te buciki. Nie patrzyłam w ogóle na nic innego oprócz Lasockiego tak naprawdę w CCC, tylko i wyłącznie takie buty przymierzałam, tylko i wyłącznie tej firmy, bo chciałam mieć po prostu skórzane, chciałam mieć porządne, nie jakieś tam za kolejne, które będą gdzieś, wiecie, za 2 miesiące do reklamacji czy coś, że mi się rozkleją albo będą przemakać czy coś takiego. Więc wolałam już większą kwotę wydać i no, mieć przynajmniej jakąś taką świadomość, że powinny być porządne. Jedne takie miałam, mam jeszcze w sumie z Tamaris, ale z węższym takim obcasikiem i mam już je trzeci rok tak naprawdę, tylko podbiłam, ale już w tamtym roku tutaj troszeczkę pękło, więc będę musiała je chyba, no niestety się ich pozbyć, ale one były ze skóry rewelacyjne. Najlepsze buty w ogóle, które jakiekolwiek do tej pory wysokie, były tak super wyprofilowane, że w ogóle noga w nich nie boli, gdzie ja nie jestem przyzwyczajona do wysokich butów. I tak byłam z nich zadowolona. Chodziłam w nich tak naprawdę non-stop i bardzo często, i czy impreza, dyskoteka, wiecie, ja w nich przetańczyłam nie jedną noc, całą do rana, także byłam zadowolona, no ale podbiłam, byłam podbić, dałam 30 zł za podbicie, no i później zauważyłam, że podeszwa pęka za chwilę, więc no trochę na darmo wydałam te pieniądze, no ale trudno. No i zobaczcie, to
są takie zwykłe. Wiecie, co jest fajne? Że właśnie chciałam, żeby były trochę wyższe, nie płaskie, trochę wyższe, ale trochę właśnie, żeby to nie było tak, że nie będę mogła, wiecie, chodzić, bo noga będzie mnie bolała, jednak w pracy trzeba cały dzień w tych butach być, muszę dojść do pracy w tych butach i muszę wrócić, więc przede wszystkim wygodne musiały być i są naprawdę wygodne. Nie będę Wam jeszcze mówiła, nie będę się chwaliła, nie będę tutaj opinii na razie wydawała, dopóki nie przechodzę w nich tam całego dnia, ale przeszłam się naprawdę, w każdych, które przymierzałam, przeszłam się naprawdę w sklepie i uwierzcie mi, że te były naprawdę najbardziej wygodne. Nawet jeśli przymierzałam jakieś takie bardziej płaskie, takie z szerszym takim napiętkiem, ale z szerszym i nawet o wiele krótszym, czyli niższym, to nie były tak wygodne, albo gdzieś w kostce uwierały, albo gdzieś w palcach, albo coś nie tak z wkładką, no ciągle było coś nie tak, a te tak naprawdę przymierzyłam, bo jak tak weszłam, to na nie tak na bardzo nie zwróciłam uwagi, bo chciałam takie całe, żeby były z takiej skóry, a one są tutaj z takiej trochę innej, ale pani mnie zapewniła, że z nimi się nic nie będzie działo, że to jest naprawdę bardzo dobra jakość i po prostu kazała mi kupić taki w sprayu, taki olej, żeby o nie dbać i dzięki temu właśnie nie ma się z nimi nic dziać, nie mają przeciekać, nie mają nic. I taki właśnie za 10 zł olej dostałam do pielęgnacji tych butów. W ogóle on jest do wszystkich skórzanych butów. Także naprawdę mam nadzieję, że będą tak wygodne i tak są w ogóle bardzo dobrze wykonane. Naprawdę tutaj nie ma nic jakiegoś, wiecie, jakiejś takiej wady, żeby można było się przyczepić, że coś jest nieładnie. Naprawdę wyglądają porządnie, jednak takie, wiecie, już z tych droższych butów, no to nie, no to wiecie, no to jednak jakość jest inna tych butów niż takie, które bym wzięła na przykład za jakieś, nie wiem, 60, 70 czy 80 zł. To jest, no to jest zupełnie inna jakość. No i tak naprawdę, no powiem Wam, że no, mi się bardzo podobają. Takie klasyczne, zwykłe i do spodni bardziej takich eleganckich, materiałowych, i do jeansów, do spódniczki. No naprawdę super. I fajne jest to, najbardziej się cieszę z tego, że są troszeczkę wyższe, ale są na tak grubym klocku, że są naprawdę wygodne. No, także mam nadzieję, że będzie mi się dobrze w nich chodziło, że będzie mi się dobrze je używało. Jutro do pracy je ubieram, także dam Wam znać na pewno, jak tam się w nich chodziło. I teraz byliśmy jeszcze w Rossmanie, weszłam, bo chciałam kupić szampon, no ale oczywiście to nie jest tak, że kupiłam tylko szampon, tylko kupiłam jeszcze sobie takie oraj stopy 40 z Gatty. No, mam nadzieję, że będą, bo niby są matowe, kryjące, satynowe, miękkie w dotyku, komfortowa część majteczkowa, no zobaczymy. Mam nadzieję, że się sprawdzą mi, że to nie będzie jakaś wtopa. Artur sobie kupił taki dezodorant, bo mu się dzisiaj skończył, ale skończył mu się Axe, ten jego ulubiony, ale w Rossmanie nie było, więc swój sprawdzony Adidasa wziął, który jeszcze ma, ale no wziął tak na zapas. No i w sumie wzięłam to, po co poszłam. Trochę opakowania się zmieniły tych Green Pharmacy, tych butelek. Troszeczkę się etykieta zmieniła. Już mi się kończy dosłownie na jeden raz mycia mi zostało, więc wzięłam sobie rumianek lekarski. Ten szampon, on jest rewelacyjny. Ja miałam już różne z tej firmy. Ten jakoś, no nie wiem, jakoś włosy, skóra, głowy najlepiej mi reaguje na ten szampon, także naprawdę bardzo dobre są te szampony.
o wiele jakoś lepiej moje włosy reagują niż z takich szamponów, wiecie, z silikonami, naprawdę. Już Wam gdzieś to mówiłam, no ale powiem jeszcze raz. No to są ziołowe szampony. Była fajna cena, bo 6 zł za 350 ml. One zawsze gdzieś tam około 8 zł kosztowały. A fajna cena, bo ja też w Oshomie kupuję. W Oshomie też mają bardzo dobrą cenę, no ale i tak więcej niż 6 zł, a dzisiaj była promocja w Rossmanie, za 6 zł były. Także super, zrobiliśmy zakupy. Już jest bardzo późno i trzeba zrobić sobie kanapki do pracy. Muszę iść jeszcze wykąpać. No i co? Jeszcze posiedzę przed komputerem. I coś tam porobię, filmik Wam wrzucę, nie wiem czy jeszcze dzisiaj, czy jutro, ale no raczej dzisiaj Wam wrzucę, bo jeszcze chciałam Wam dzisiaj wrzucić, w ogóle chciałam przed wyjściem, no ale już mi się nie udało. I tak się bardzo staram i jakoś tak próbuję nie zaniedbywać Was, bo wiem, że są osoby, które czekają na te filmy, na te vlogi, czy inne filmy, większość w sumie czeka na vlogi, podejrzewam. Większość osób. No i staram się nie zaniedbywać, staram się każdą wolną chwilę gdzieś tam, gdzie tylko mam, to przerabiać film, bo wiecie, ja to tak robię też czasami na etapy, bo tutaj pójdę trochę do filmu, tutaj trochę, wiecie, coś posprzątam, coś ugotuję i to tak właśnie wygląda. No ale teraz to tak wygląda, także nie ma to tamto. Ale tak jak już kiedyś powiedziałam, ja to tak wychodzę z takiego założenia, że im więcej mam obowiązków, tym jakoś lepiej zorganizowana jestem, bo nie mogę sobie powiedzieć, ojej, nie chce mi się coś tam. Wiem, że to oczywiście są takie dni, że w ogóle nic mi się nie chce, ale wiem, że jeśli ja sobie powiem, oj, nie chce mi się i nie zrobię nic przez cały dzień, to będzie tak zmarnowany dzień i będę taka zła na siebie, więc nawet jeśli totalnie mi się nic nie chce, to robię wszystko, żeby się zmobilizować i na przykład, dobra, poleżę sobie trochę dłużej w łóżku, powiedzmy w niedzielę, ale nie na tej zasadzie, że przeleżę i nic nie zrobię, bo wtedy będę po prostu na siebie zła, bo ja siebie znam i wiem, że wścieknę się. Będę zła jak osa, później będę chodziła, bo nic nie zrobiłam, a mogłabym zrobić to, to, to i to. Więc ja nie lubię nic nie zrobić, lubię mieć takie poczucie, że no, że zrobiłam chociaż cokolwiek, jak nie, że ogarnęłam całą chatę, to chociaż, że właśnie poszłam chociaż do sklepu po coś, co potrzebowałam, albo że wiecie, że na przykład obiad zrobiłam na jutro, że już jutro nie muszę robić, czy tam Artur nie musi zrobić. No i przynajmniej o tyle się cieszę, że właśnie dzisiaj zrobiłam i obiad właśnie teraz na jutro robię i jeszcze ta zupa krem z dyni została, także też do lodówki włożę i będzie, i do sklepu poszłam po buty i mam szampon. Rewelacja! Czego chcieć więcej? No, także normalnie jestem zorganizowana. Ja nie wiem w ogóle, jak ja to robię. A tym bardziej, że jest taka ciągle brzydka pogoda. W tym tygodniu jest tak, że pada, 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 pada. Pada w ogóle od w sumie 4 dni non-stop pada. Jest zimno. Wiecie, dzisiaj to już tak jak szliśmy, bo szliśmy pieszo sobie do sklepu, to tak zimno, tak zmarzłam. Ubrałam za cienką kurtkę. No tak zmarzłam, że już mówię normalnie chyba... Faktycznie jak widziałam ludzi w zimowych kurtkach, mówię, no to faktycznie już chyba jest naprawdę ten czas, bo okropnie jest zimno, jest tak nieprzyjemnie, że strasznie. Dobra, dość tego marudzenia, byle do wiosny jakoś przeżyć i jakoś to będzie. No, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, że komentujecie, że subskrybujecie. Bardzo, bardzo, bardzo się mnie to cieszy, bardzo się cieszę z tego powodu, bardzo. To mi daje takiego powera, żeby właśnie tu usiąść, żeby poświęcić tą chwilę, żeby nawet później i pójść spać, ale żeby właśnie usiąść, nagrać, pokazać Wam, co kupiłam, bo na przykład bardzo się cieszę, że jeśli mogę coś pokazać takiego, że wiem, że to jest na przykład fajne, wygodne, czy cokolwiek, czy mogę nawet powiedzieć Wam, że taki szampon, że to jest naprawdę super, bo osoby, które mają na przykład przetłuszczające się
włosy, to znaczy skórę głowy, a tym samym włosy, no to naprawdę będą zadowolone z tego szamponu. Także bardzo się cieszę, że mogę chociaż takie rzeczy Wam powiedzieć, tutaj przekazać Wam, może ktoś skorzysta, może ktoś się ucieszy. No i tyle. No i miało być krótko i wyszło tak, zupę. O, a co Ty tu robisz? Może ja się załapię. Ty? Bo mi się już kończy ten mój. No to możesz, jak najbardziej, on jest zimowy. Tak? Tak. A Ty masz, aha, Ty masz jakieś tam Adidasa, coś. To jest, mam taki sam na górze, tylko że wiesz, kończy mi się. Tam na jedno mycie nie zostało. Jest bardzo fajny ten szampon, naprawdę. I bardzo fajnie się pieni, i konsystencja ma fajną. Jak na ziołowy, to jest naprawdę rewelacja. Rumianek, do zniszczonych i osłabionych. No. No. Bardzo fajne. Są różne. Ty go już chyba długo używasz, co? No, ale wcześniej miałam ten, a wcześniej jeszcze miałam jakiś inny, tam Nagietek czy coś takiego to było. Ty dużo tych szamponów przerobiłaś. No dużo, dużo. Fajne są, dlatego mi się spodobały, wiesz, a czas, tak jest, że nie zawsze trzeba co jakiś czas wymienić, wiesz, na trochę inny, żeby się tak nie przyzwyczaiły włosy, nie? A naftą czasami słyszałem. Że myją? Tak. O matko. I jajkiem słyszałem. A to tak, to maseczki są różne, jajko i cytryna i oliwy. A nie słyszałeś o nafcie? Nie. Naftą też. Ojej. Nie wiem, to nie, śmierdzi. No, ale... Ojej. No może tak, no wiesz, różne rzeczy ludzie wymyślili. Z dawnych czasów pamiętam, są. Że nafta. No. Dobra, słuchajcie, i no to się... I bardzo dobrze lubi. Ja nie wiem, czy, tak słyszałem. No ja próbować nie będę. Sorry. Ale nie naftą no, do lamp, no. Tylko chyba jest taka specjalna. No nafta taka, wiem, kosmetyczna taka, no. Nie no. Wiem, bo nigdy nie próbowałam. Do lamp. Dobra. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Pa, pa!